Panie Wojtcze, jak cię dawno nie widziałem. Cześć, Janka. Cześć! Ja ciebie nie widzę. Nie? Nie. Właśnie nie wiem kiedy, jak to zrobić, żeby kogoś widzieć, a kogoś nie. Nie wiem, o co chodzi, bo samo się pojawia. Musimy czekać, zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja. Dobrze, zostaliśmy podłączeni do YouTube'a. Czyli transmisja jest już na żywo. Dobrze, czyli możemy już zaczynać sesję. Jeszcze pani Asia się łączy, to jeszcze chwileczkę. Dobrze, bo rozumiem, że już jesteśmy publiczni na profilu miasta, tak? Tak, na YouTubie już jesteśmy, więc technicznie wszystko jest super. Tylko prosiłbym państwa jeszcze o wpisanie imienia, nazwiska przy opisie zawsze. Dobrze, możemy zaczynać. Otwieram 13. sesję Rady Osiedla Święty Łazarz, sesję, która odbywa się dzisiaj zdalnie. Łączymy się za pomocą aplikacji Zoom. Transmisja sesji jest na kanale Miasta YouTube. Witam wszystkich. Stwierdzam, że mamy kworum. Rada Osiedla może podejmować dzisiaj uchwały. Na protokolanta powołuję panią Joannę Warsztę. Dobrze. Porządek obrad został do radnych rozesłany. Ja ten porządek obrad za chwilę wyświetlę na ekranie. Już. To jest porządek obrad. Mamy dzisiaj do podjęcia kilka uchwał. Pierwsza z tych uchwał to jest uchwała w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok, czyli zmiany w budżecie osiedla. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych. Czyli uchwała, w której określamy, jakie chodniki powinny być w pierwszej kolejności wyremontowane w 2020 roku. Kolejna uchwała dotyczy wyznaczenia przedstawicieli osiedla do Komisji do Spraw Oceny Ilustracji Obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. Kolejna uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania. Ostatnia uchwała w sprawie diet dla członków organów osiedla, wolne głosy i wnioski oraz zamknięcie sesji. Już. Dobrze, myślę, że możemy przystąpić do omówienia pierwszej uchwały, uchwały budżetowej. Tak, czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Czy są jakieś wnioski o zmianę porządku obrad? A czy nie powinniśmy głosować w porządku obrad? To będziemy go głosować. Okej. Jeszcze krótka informacja na temat głosowania. Głosowanie będzie się odbywać imiennie. Ja jeszcze przed tym głosowaniem odczytam i sprawdzę listę obecności. Tak? Będę was wyczytywać imiennie po to, żebyśmy tą listę obecności w takiej formie mieli zrobioną. Bardzo proszę po wyczytaniu opowiedzenie obecna, obecny. Pani Sylwia Badzińska. Obecna. Joanna Elman. Jestem. Agnieszka Hoffman.
Czy jest Agnieszka Hoffman? Nie, nie widzę. Andrzej Janowski to ja. Wojciech Kosiedowski. Jestem. Dorota Koszal. Jestem. Paweł Kowalczyk. Być może dołączy. Na ten moment nie ma. Dawid Krupa. Jestem. Janina Łukarska. Obecna. Damian Marciniak. Jestem. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Obecna. Roman Modrzyński. Obecny. Tomasz Naradowski. Jestem. Maciej Nowak. Jestem. Marcin Pakuła. Jestem. Szymon Pawelczyk. Obecny. Jakub Skórzyński. Jestem. Amadeusz Smirnow. Jestem. Klaudia Stecka. Jestem. Franciszek Sterczewski. Obecny. I Beata Szeszuła. Jestem. Dobrze, porządek obrad został przedstawiony. Pani Anno, czy będziemy głosować teraz tak imiennie nad przyjęciem tego porządku obrad? Jeżeli nie ma zmian, to nie głosujemy takiego porządku obrad. Ponieważ nie było wniosku o zmiany w porządku obrad, to nie musimy go głosować. Porządek obrad został wcześniej wszystkim Państwu wysłany. Na tej sesji zmian nie przewidujemy. Ja mogę tylko, dołączył Paweł do mnie. Cześć, dobrze. Jest Paweł Kowalczyk na ekranie pani Agnieszki Michalak-Pietkiewicz. Także zaznaczamy, że Paweł Kowalczyk jest obecny podczas sesji. Dobrze, przejdziemy do omówienia pierwszej uchwały, którą mamy na dziś, czyli zmiany w budżecie osiedla. Ja również udostępnię treść tej uchwały na ekranie. Dobrze. Widać tę uchwałę? Widać. Dobrze. Tak jest, widać. Będziemy przesuwać środki z kilku pozycji. To ma związek z tym, że część zadań, które jednostki miejskie zrealizowały, z części tych zadań mamy oszczędności. Co do części zadań mamy wątpliwości, czy uda się je zrealizować w tym roku. Również projekt tej uchwały został radnym wcześniej rozesłany. Po kolei, jakie to mają być przesunięcia w budżecie? Paragraf pierwszy. Wnioskujemy o przejęcie do planu finansowego Estrady Poznańskiej środków nierozdysponowanych w wysokości 24 tysięcy na zadanie organizacja Sylwestra na skwerze Eki z Małeki. To są środki, które już wcześniej wpisaliśmy na Sylwestra, natomiast przydzieliliśmy je do Wydziału Kultury. Wydział Kultury poprosił, żeby to zadanie przenieść do Estrady Poznańskiej. No i formalnie te środki po prostu przeniesiemy z Wydziału Kultury do Estrady Poznańskiej. Paragraf drugi. 3000 zł, które były ujęte w planie finansowym w Wydziale Kultury z zadania obchody 120. rocznicy włączenia Łazarza do Poznania, przesuniemy, ponieważ to zadanie nie zostanie zrealizowane, przesuniemy na zadanie zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych do Wydziału Zdrowia. Paragraf trzeci. To jest rozdysponowanie łącznej kwoty 20 tysięcy złotych, którą pierwotnie przeznaczyliśmy na łazarskie koncerty w Parku Wilsona. To są koncerty, które planowaliśmy w ramach Dni Łazarza. Dni Łazarza w tym roku się nie odbędą i te pieniądze proponujemy rozdysponować w następujący sposób. 15 tysięcy złotych na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach cechy płatnego parkowania na terenie osiedla, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, czyli na zasadzenie nowych drzew, krzewów, zagospodarowanie pasów zieleni. Tak. Kolejna pozycja, która na ten sam cel idzie, to są 73 tysiące złotych z Zarządu Zieleni Miejskiej. Przeznaczyliśmy pierwotnie dosyć dużą kwotę, 110 tysięcy złotych na place zabaw na Łazarzu. Przez lustracji wszystkich placów zabaw i analizie tego, co jesteśmy w stanie wykonać w tym roku, otrzymaliśmy wycenę tych prac na około 30 tysięcy złotych. To są oszczędności z tego zadania i te oszczędności proponujemy 73 tysiące przenieść na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach strefy płatnego parkowania na terenie osiedla Święty Łazarz.
oraz 6400 zł, które również miał Zarząd Zieleni Miejskiej z zadania utrzymanie boiska i placu zabaw przy ulicy Dmowskiego, również do Zarządu Dróg Miejskich na zieleń. Te 6400 z Zarządu Zieleni Miejskiej to jest to, co nam zostało z kwoty przeznaczonej na utrzymanie placu zabaw i boiska na ulicy, przy ulicy Dmowskiego. To są oszczędności, które z tego zadania zostały i proponujemy je również na zieleń przyuliczną przeznaczyć. Paragraf czwarty, dobrze widzę? 5000 zł z zadania Łazackie koncerty w parku Wilsona proponujemy zostawić w Wydziale Kultury i przeznaczyć na konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie osiedla. Czyli z tej kwoty, o której wcześniej mówiłem, 20000 zł, która miała być przeznaczona na Łazackie koncerty w parku Wilsona w ramach Dni Łazarza, 15000 zł proponujemy przeznaczyć na zieleń przeuliczną, a 5000 zł do Wydziału Kultury na konkursy grantowe na wydarzenia kulturalne na terenie osiedla. Paragraf piąty. Wnioskujemy o przeniesienie 2000 zł, które są w Zarządzie Zieleni Miejskiej, z zadania utrzymania obiektów będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie zakup sprzętu ochronnego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Poznaniu. Te 2000 to są również oszczędności, które zostały ze zleconych Zarządowi Zieleni Miejskiej zadań. Proponujemy, żeby te 2000 przeznaczyć naszym lokalnym strażakom. Paragraf szósty, 3000 zł, które mieliśmy niedozdysponowane, proponujemy zostawić w działaniach miękkich, przypisać je do zadania warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie osiedla do Wydziału Sportu. To są wszystkie te przesunięcia, które zostały zaproponowane. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi, czy ktoś chciałby coś powiedzieć? Trzeba na cały pakiet od razu głosować, czy? To znaczy, jeżeli ktoś chce zgłosić jakąś poprawkę do tej uchwały, to może tą poprawkę zgłosić i wtedy będziemy najpierw głosować tą poprawkę, a dopiero później będziemy głosować całą uchwałę. Ja chciałbym się wypowiedzieć. Tak, proszę. Proszę mi, powiedzcie mi proszę, czy zadania w paragrafie, zniknął teraz dokument, nie mam go przed sobą, ale w paragrafie trzecim mówimy o wszystkich tych sumach, trzech punktach na jeden de facto cel, zieleń na terenie osiedla, prawda? Tak. Okej. To jest tak formalnie zrobione, że w tym paragrafie akurat są ujęte dwa różne zadania. Tak, w sumie rozumiem. Mam taką, no nie wiem, czy obawę, czy może opinię, ponieważ w głównej mierze, czy w jakiejś części przesuwamy środki z wydziału, mówię o tych 20000 zł przeznaczonych na Dni Łazarza, koncerty Parku Wilsona, co stosunkowo można traktować jako zadania miękkie, nawet z obszaru kultury, załóżmy. I mam obawę, czy przesuwanie wszystkich środków nad zieleń miejską nie jest po prostu takim dość szybkim, pochopnym działaniem, a już mówię, czy już tłumaczę, z czego swoje obawy wnioskuję. Mam w jakiś sposób kontakt z lokalnym środowiskiem artystyczno-kulturalnym i zauważam w ostatnim czasie, że bardzo ciężko przeżywają kryzys artyści, mówiąc jakby w skrócie. I bardzo myślę, że bardzo pragną i cierpią z tego powodu, że nie mogą tworzyć ani wystawiać swojej i sztuki i swoich działań i aktywizować lokalnej społeczności, w czym zazwyczaj działają, no bo jest to z oczywistych względów mocno ograniczone obecnie. W związku z tym zastanawiam się, czy przesuwanie wszystkich środków z miękkich z tych koncertowych działań, w większości tych środków na zieleń miejską nie jest jakby zbyt pochopne. Mam taki dość dokładny przykład, jak działania takie grantowe dla artystów odbywały się niedawno w Kireusie. Tam streszczę to tylko, że tam mikrokonkurs został ogłoszony na 6000 zł i 6 działań mogło być realizowanych, a zgłosiło się 27 czy 28 podmiotów, artystów i lokalnych działaczy, którzy tylko i wyłącznie na Łazarzu swoje działania chcieliby robić. W związku z czym wnioskuję,
że popyt na tego typu działania na naszym terenie jest spory, a przynajmniej będzie jeszcze spory, jak restrykcje związane z pandemią już miną, czy gdzieś tam załóżmy jesień. W związku z czym no, podaję pod rozwagę, czy jednak tych środków nie przeznaczyć, przynajmniej część. Wiem, że część przeznaczyliśmy, chyba 5 000 zł. Na miękkie działania, ale podaję pod rozwagę, czy by ich jednak nie przeznaczyć w większej ilości do Wydziału Kultury i Sportu. A jeszcze mam takie drobne pytanie pod kątem przekazywania tych 15 000 zł na zieleń miejską. Czy my tam mamy jakieś konkretne miejsca w planie do zrewitalizowania, do zazielenienia? To tyle ad vocem. To ja odpowiem na to drugie pytanie od razu. Pytanie o miejsca. Przy wprowadzeniu strefy płatnego parkowania zmieni się sposób parkowania na bardzo wielu ulicach i pojawi się możliwość zagospodarowania zwolnionej przestrzeni zielenią, posadzenia nowych drzew, zrobienia pasów zieleni tam, gdzie ich w tej chwili nie ma. Część projektów jest gotowa, część projektów została zlecona i się tworzy. I te projekty obejmują kilkanaście ulic na terenie całego osiedla. Także te projekty, one jeszcze nie dostaliśmy ich do opiniowania. Był przetarg, jakieś firmy się zgłosiły, wygrały przetarg na opracowanie tej dokumentacji. I ta dokumentacja powinna zostać wkrótce ukończona. Także jakby plan jest taki, że jesienią te rzeczy zostaną zrobione, jeżeli będą na to środki. Jeśli nie będzie środków, to nie zostaną zrobione. Drobną obawę mam w tym kierunku, czy takie 15 tysięcy na dodatkową zieleń dużo zmieni, bo na pewno bardzo dużo zmieni w bezpośrednim dotowaniu działań takich lokalno-artystycznych, sportowych. Tak jasne. Myślę. Ja chciałem też przypomnieć, że Rada Osiedla Święty Łazarz przeznacza bardzo duże środki na działania kulturalne. Jak analizowałem budżety innych lat osiedli, to chyba jesteśmy rekordzistą pod tym względem. Przekazaliśmy 33 tysiące złotych do lokalnego Centrum Inicjatyw Lokalnych na granty, na wydarzenia oddolne. W Wydziale Kultury będzie na granty 25 tysięcy złotych, 24 tysiące na Sylwester, na Eki z Małeki. Wydarzenia w Pireusie bodajże 17 tysięcy. No i to jest jakby tylko część tych rzeczy, które z głowy wymieniam. W budżecie mamy jeszcze inne wydarzenia sportowe, kulturalne, więc to też nie jest tak, że przesunięcie tych środków oznacza, że jakoś radykalnie zmniejszamy budżet na kulturę, bo tak nie jest. Natomiast od początku te środki planowaliśmy zagospodarować na Dni Łazarza. A Dni Łazarza w tej chwili się nie odbędą. Nie wiemy też, w jakiej formule te wydarzenia będą się mogły odbywać do końca roku. Stąd taka, a nie inna propozycja. Proszę, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Tak, ja chciałem spytać o jedną rzecz. Tak, proszę, Jakub. Ja. To ja poczekam, spoko. Dobrze. Ja tylko chciałam uzupełnić to, co powiedział Andrzej, że faktycznie no, teraz wiele wydarzeń jest zagrożonych i też nie mamy pewności, że jeżeli te środki zostaną w kulturze, to czy one będą wykorzystane? A pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy mogli ich wykorzystać, to kolejne przesunięcie będzie dopiero we wrześniu, a część jednostek już we wrześniu nie może, bądź no, nie jest to jakby im na rękę, żeby przyjmować środki, więc teraz mamy taką jedyną szansę, żeby faktycznie dane zadanie wykonać w całości, tak żeby było no, ono też jakoś tutaj od początku do końca zrealizowane no, w taki sposób kompleksowy. To tylko tyle. Proszę, Jakub Skórzyński. Ja chciałem tylko zapytać o te 2000 dla Straży Pożarnej. Mhm. Czy to jest jakieś konkretne zapotrzebowanie na coś, powiedzmy, określonego? Jakieś konkretne materiały, czy coś określonego przez Straż Pożarną? Czy dajemy im to, że powiem, do dyspozycji bez wskazania, na co to miało być wydane? Agnieszko? Straż Pożarna zgłosiła do nas zapotrzebowanie na środki ochronne, które w czasie epidemii, no oni też muszą użytkować i to w znacznie takim większym stopniu, dlatego prosili nas o wsparcie w tym zakresie i tutaj też jakby opisali w piśmie skierowanym do nas też swoje zaangażowanie
pomoc na przykład szpitalom, czy tutaj takie działania, które trochę wykraczają poza ich codzienną pracę. Więc tutaj no, myślę, że warto po prostu wesprzeć, wiadomo, miasto wspiera i szpitale, i też właśnie inne jednostki typu domu pomocy społecznej, więc w tym no, czasie myślę, że tutaj akurat jest to kwota, która no, i tak jest pewnie kropną w morzu potrzeb, ale no, myślę, że akurat strażakom przyniesie tutaj to jakąś taką korzyść. Warto też dodać, że strażacy zaangażowali się w podlewanie zieleni na terenie osiedla w akcji, którą Szymon Pawelczyk, radny osiedlowy, zorganizował, dotyczącą podlewania bodajże wtedy skweru na, przy ulicy Kolejowej. Również lokalna straż pożarna pomogła w tych działaniach. Zupełnie mnie satysfakcjonuje ta odpowiedź i już nie mam więcej pytań. Roman Modrzyński? Ja chciałem tylko wyjaśnić, dlaczego to przesunięcie tej wystawy, która miała być realizowana 120-lecia Łazarza do Poznania. Po prostu według mnie to zbyt mała elastyczność Wydziału Kultury spowodowało, że to zadanie nie może zostać zrealizowane. Myśmy już zakupili częściowo medale, które mają być wręczane mieszkańcom czy tam potencjalnym społecznikom. Niestety według Wydziału Kultury trzeba to realizować w ściśle określonym ramowach czasie, tak jak jest projekt. Nie szło tego przesunąć na wrzesień. Także z tego tytułu podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tego zadania. No i przy okazji, jak wiecie, od początku popieram to, żeby te środki, które są, tak 15 tysięcy już teraz, które zostały w puli, zostawić, tak jak Wojtek, w Wydziale Kultury, ponieważ też uważam, że jest potencjał, żeby te środki zostały zrealizowane i pomogły tym małym NGO-som w tej trudnej sytuacji, która się teraz wytworzyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Czy są jakieś wnioski formalne? No podobnie bym się przyłączył do głosu Wojtka i Romana zwiększeniem dotacji na kultury, może w kompromisowym zakresie, ale jednak, może w mniejszym jakiś tam kompromis, ale też jestem za tą kulturą bardziej. Tak, czy jeszcze jakieś? Nie widzę. Czy ktoś... Słychać mnie, czy nie słychać mnie było? Tak, słychać cię, Dawid, słychać. Tak, dobrze. Dobrze. Czy... Pani Anno, czy możemy przejść do głosowania nad tą uchwałą w tej sytuacji? Dobrze. Ponieważ nie ma żadnych wniosków, radni wypowiedzieli się, przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku do Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. Ja będę wyczytywać po kolei i proszę mówić, czy jesteście za, przeciw, czy wstrzymujecie się od głosu. Sylwia Badzińska. Wstrzymuję się od głosu. Joanna Elman. Za. Agnieszka Hoffman. Nieobecna. Nieobecna. Andrzej Janowski. Za. Wojciech Kosiedowski. Wstrzymuję się od głosu. Dorota Koszal? Za. Za. Paweł Kowalczyk? Za. Dawid Krupa? Wstrzymuję się. Janina Łukarska? Za. Damian Marciniak? Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz? Za. Roman Modrzyński? Wstrzymuję się od głosu. Tomasz Naradowski? Za. Maciej Nowak? Za. Marcin Pakuła. Za. Szymon Pawelczyk. Za. Jakub Skurzyński. Za. Amadeusz Smirnow. Za. Klaudia Stecka. Za. Za, tak? Tak. Franek Sterczewski. Za. Beata Szyszuła. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie pracy remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 rok. Ja krótko powiem, o co chodzi w tej uchwale. Co roku Rada Osiedla podejmuje uchwałę, w której wskazuje, które chodniki powinny zostać wyremontowane w pierwszej kolejności. No, niestety ten rok jest rokiem szczególnym, bo o ile w poprzednich latach Rada Osiedla dostawała dosyć pokaźne kwoty z Zarządu Dróg Miejskich na remonty chodników, to w tym roku ze względu na taką nie inną sytuację finansów samorządu te kwoty zostały bardzo radykalnie zmniejszone. Dostaliśmy no, kilka procent tego, co dostawała Rada Osiedla wcześniej. Dostaliśmy z Zarządu Dróg Miejskich tylko około 25 tysięcy złotych na remont chodników. Za 25 tysięcy złotych no, nie da rady wyremontować tak naprawdę żadnego dłuższego odcinka chodników. Po rozmowach z Zarządem Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Miejskich zasugerował, żeby tą kwotę przeznaczyć na dokończenie remontu chodnika na ulicy Iłakowiczówny. Ulica Iłakowiczówny ma już wyremontowany większość chodników, a w tym roku została również wyremontowana jezdnia. Przy okazji remontu jezdni położono też nowe krawężniki, również na tym odcinku, na którym jeszcze nie jest wyremontowany chodnik. To powoduje, że dokończenie tego remontu akurat w tym miejscu jest najtańsze i po prostu te pieniądze można w tamtym miejscu jakoś sensownie zagospodarować. No, w innym miejscu nie bylibyśmy w stanie nawet zrobić remontu od przecznicy do przecznicy. Dlatego propozycja, żeby w tym naszym planie na ten rok, planie priorytetów, to remont właśnie chodnika na ulicy Iłakowiczówny od posesji numer 8 do ulicy Wyspiańskiego, czyli od Placu Zabaw do ulicy Wyspiańskiego dać jako pozycję numer 1. I tak naprawdę tylko ta pozycja w tym roku ma szansę na realizację, bo nie mamy żadnych pieniędzy, żadnych środków na remonty chodników w tym roku innych. Tak? Ja spróbuję udostępnić ten projekt uchwały. Już momencik. Tak, to jest ta uchwała. Zwiększę ją. Czyli na pierwszą pozycję dajemy Iłakowiczówny, a reszta pozycji pozostaje bez zmian. To znaczy remont chodników o wiele droższy na ulicy Małeckiego, później Wyspiańskiego na odcinku do Matejki do Głogowskiej, czyli dojście do przystanków tramwajowych na Głogowskiej, Niegolewskich i Morawskiego. Ale oczywiście to wszystko będzie zależało od tego, jakimi środkami będziemy na remonty chodników dysponować w kolejnych latach. Tak, w tym roku jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie dokończyć remont tego krótkiego odcinka chodnika na ulicy Łakowiczówny. Dobrze. No właśnie, Andrzej, czy mógłbyś tak powiedzieć, czy w przyszłorocznym budżecie Rady Osiedla w związku ze wprowadzeniem strefy płatnego parkowania i jak mniemam wyższymi przychodami też w budżecie Rady Osiedla te środki na remonty chodników mają szansę się zwiększyć? Nie wiemy tego, bo nie wiemy, jakimi środkami będziemy dysponować. Jeszcze prace nad budżetem osiedla się nie rozpoczęły. Nie dostaliśmy z miasta informacji, jakim budżetem osiedle będzie dysponować w przyszłym roku. No, ale raczej byłbym pesymistą, no bo czeka nas kryzys spory związany z trwającą pandemią, który odczują bardzo mocno samorządy. Dochody miasta się zmniejszą, w związku z czym pewnie odczujemy to też jako osiedle, ale nie wiemy jeszcze, będziemy to wiedzieć dopiero wtedy, kiedy miasto nam powie, jakimi środkami będziemy dysponować na przyszły rok. Okej, dzięki. Czy jakieś pytania są? Ja mam pytanie, bo tutaj widzę listę tych remontowanych chodników przy ulicach. Tak. I jest 5 miejsc i w tym jest tylko jedna ulica Małeckiego na Dolnym Łazarzu, a 4 to jest Górny Łazarz, czyli po prostu nadreprezentacja Górnego Łazarza. I dlaczego tak? Dlatego, że taką uchwałę przyjęliśmy na którejś z poprzednich sesji. Nie słyszałem wtedy uwag, tak? Natomiast Aha. To też wynika z tego, że zrobiliśmy analizę stanu chodników i na Dolnym Łazarzu oczywiście ulica Małeckiego wymaga remontu i ona jest na pierwszej pozycji, była do tej pory na pierwszej pozycji, tak? Jako ta priorytetowa, którą chcemy zagospodarować i zielenią i wyremontować na niej chodniki, co w praktyce oznacza, biorąc pod uwagę wysokość środków, jakimi dysponuje osiedle, że jeżeli nam się uda
zrobić remont ulicy Małeckiego, to już na pewno na żadne inne remonty chodników nam pieniędzy nie zostanie. Natomiast sporo chodników na Dolnym Łazarzu jest już wyremontowanych. Tak? Zrobiliśmy taki obchód, sprawdziliśmy... Znaczy, to jest racjonalne. Także to przede wszystkim wynika ze stanu chodników i ich znaczenia. Tak? Dolny Łazarz, w tej chwili trwa przebudowa rynku łazarskiego, więc zmienią się chodniki na rynku i dookoła rynku. Projektowana jest przebudowa ulicy Kolejowej. Nie jesteśmy w stanie remontować chodników na ulicy Kolejowej, bo ulica Kolejowa wymaga kompleksowej przebudowy i jest opracowywany projekt przebudowy ulicy Kolejowej. A ulicę Małeckiego chcemy w pierwszej kolejności wyremontować, jeśli tylko będziemy mieć środki. Gdybyśmy w tym roku mieli te środki, jakich się spodziewaliśmy, gdyby one były na takim poziomie, na jakim były w ubiegłych latach na remonty chodników, to w tym roku rozpoczęlibyśmy remont chodnika na ulicy Małeckiego. Niestety nie mamy środków na to, żeby ten chodnik wyremontować. Jak będzie w przyszłym roku, nie wiemy jeszcze. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Tak jak wcześniej, będzie to głosowanie imienne. Będę Was wyczytywać po kolei. Proszę o głosowanie. Sylwia Badzińska? Za. Joanna Elman? Za. Agnieszka Hoffman? Nieobecna. Andrzej Janowski? Za. Wojciech Kosiedowski? Za. Dorota Koszal? Za. Paweł Kowalczyk? Za. Dawid Krupa? Za. Janina Łukarska? Za. Damian Marciniak? Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz? Za. Roman Modrzyński? Za. Tomasz Naradowski? Za. Maciej Nowak? Maciej Nowak? Za. Dobrze. Marcin Pakuła? Za. Szymon Pawełczyk? Za. Jakub Skurzyński? Za. Amadeusz Smirnow? Amadeusz? Nie słyszycie? Za. Tak, tak. Klaudia Stecka? Za. Franek Sterczewski? Musisz powiedzieć za, Franek. Za. Dzięki. Beata Szyszyła? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku obrad. To jest uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli osiedla do Komisji do Spraw Oceny i Ilustracji Obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. Do Komisji do Oceny i Ilustracji Obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań proponujemy wyznaczyć następujących przedstawicieli. Sylwię Badzińską jako przewodniczącą, Joannę Elmon jako zastępcę przewodniczącej, Janinę Łukarską i Romana Modrzyńskiego jako członków. Proponuję, żeby Sylwia powiedziała parę zdań o tym konkursie. Sylwia w ubiegłym roku też chyba była przewodniczącą tej komisji, także Sylwia, oddaję Ci głos. Włącz mikrofon. Dziękuję bardzo. Więc tak jak w zeszłym roku, konkurs będzie się odbywał na tych samych zasadach, pomimo to, że wydział nie do końca wie, jaka będzie frekwencja, no ale pomimo wszystko liczą, że jednak będzie trochę zgłoszeń na każdym osiedlu. Będzie wyglądało to tak jak w zeszłym roku, czyli komisja Rady Osiedla będzie chodziła na wskazane adresy, całą listę otrzymam po 20 czerwca, no i później komisja się zbierze i będziemy oceniać balkony, domowe podwórka, zieleń przyuliczną, i wszystko, co zostanie do nas zgłoszone, bo nie wiemy, co w tym roku będzie zgłoszone. Oddamy listę do wydziału i później zajmie się tym dalej wydział i miasto. Dziękuję bardzo. A od kiedy będą zgłoszenia? Czy już to zgłoszenie już można składać, przyjmowane są do 20 czerwca włącznie. Dobrze, to jeszcze zrobimy akcję informacyjną na temat tego konkursu, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, że można się zgłaszać i znali zasady. Beatka już zrobiła na naszej stronie na Facebooku, a my czekamy za plakatami. Agnieszka ma odebrać od pana dyrektora Gerarda, więc będzie też w nasze gabloty powkładane plakaty. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy są jakieś wnioski?
Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. I znowu głosowanie imienne. Sylwia Badzińska? Za. Joanna Elman? Za. Andrzej Janowski? Za. Wojciech Osiedowski? Kategoryczny za. Dorota Koszal? Za. Paweł Kowalczyk? Za. Dawid Krupa? Za. Janina Łukarska? Za. Damian Marciniak? Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz? Za. Roman Modrzyński? Za. Tomasz Narodowski? Za. Maciej Nowak? Za. Marcin Pakuła? Za. Szymon Pawelczyk? Za. Jakub Skurzyński? Za. Amadeusz Smirnow? Za. Klaudia Stecka? Za. Franek Sterczewski? Za. Beata Szeszuła? Za. Uchwała została podjęta, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest uchwała, dotycząca punktów sprzedaży alkoholu. Proszę Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz, przewodniczącą zarządu, o zreferowanie tej uchwały. Oddaję głos. Otrzymaliśmy do zaopiniowania właśnie uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany tej uchwały dotyczącej maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ta uchwała nie różni się znacząco od tego, co obowiązuje do tej pory, natomiast zmianie ulegają jakby przegrupowanie na rodzaje alkoholów i zwiększone zostaje ilość, alkoholów zawierających w przedziale od 4,5% do 18% alkoholu, za wyjątkiem piwa, a zmniejszona jest ilość tych alkoholi mocnych. To jest różnica o 35 zezwoleń tak naprawdę, więc w skali miasta nie jest to jakby jakaś taka znacząca ilość. I tutaj proponuję, żebyśmy zaopiniowali tą uchwałę pozytywnie, z takim jednak wnioskiem, aby wystąpić do Rady Miasta o wprowadzenie też takiego rozgraniczenia, jeżeli chodzi o strefę śródmiejską, zwłaszcza o te obszary, które są objęte programem rewitalizacji, aby zwłaszcza w tych obszarach ta właśnie ilość punktów z dostępnym alkoholem, tym zawierającym powyżej 18% alkoholu, no była jakoś tutaj zmniejszona, ponieważ no te punkty sami widzimy, jak to wygląda u nas na Łazarzu, że jest ich dosyć dużo i one jakby wpływają negatywnie na ten proces rewitalizacji, powodują i sytuacje patologiczne, i pewną degradację niektórych środowisk i też tutaj no pewne zagrożenie stanowią dla działań związanych z rewitalizacją. I tutaj no myślimy, że jeżeli chodzi o politykę miasta, to myślę, że powinno miasto wspierać właśnie te działania rewitalizacyjne, a tutaj no utrzymywanie takiej ilości punktów z alkoholem, zwłaszcza tych mocnym takim właśnie, nie wpływa pozytywnie na oblicze i wizerunek zarówno osiedla, jak i całego miasta. Tak, czyli propozycja jest taka, żeby projekt uchwały Rady Miasta zaopiniować pozytywnie, ale w uwagach napisać, że wnioskujemy o wydzielenie pod strefy śródmiejskiej obejmującej m.in. osiedle Święty Łazarz. Tutaj obowiązywać będą zmniejszone limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, szczególnie zawierających powyżej 18% alkoholu. Dobrze, czy ktoś chciałby zabrać głos? Są jakieś wnioski, uwagi? Roman? Chciałem się tylko zapytać, jaką mamy gwarancję, że te nasze uwagi będą w ogóle brane pod jakieś rozpatrzenie przez Radę Miasta, czy to będzie w ogóle w jakiś sposób uwzględnione, żeby ten głos był widoczny i słyszalny, bo problem jest, to widzimy, także nie do końca mi się to podoba, ten projekt tej uchwały proponowany przez zwiększenie, bo to nie ma znaczenia, czy to będzie 18 czy 40%, ten wzrost spożycia alkoholu jest coraz większy, także tyle mam.
No, gwarancji, że nasze stanowisko zostanie uwzględnione, nie mamy. Nigdy takiej gwarancji nie mamy. Natomiast na pewno ono zostanie wzięte pod uwagę. Natomiast czy zostanie zaakceptowane, czy nie, to tego nie wiemy. Wojtek? A ja chciałem ewentualnie dodać, czy w takim uzasadnieniu nie warto byłoby dopisać, że chcielibyśmy, czy tam Rada Osiedla wnioskuje o zmniejszenie przyznania, znaczy o zmniejszenie przyznania tych licencji, koncesji na Łazarzu na przykład o 50%. Może by to zabrzmiało dosadniej. Może wtedy byłoby trochę bardziej wzięte pod uwagę. Bo tak jak napiszemy, że no, chcielibyśmy, żeby tego było mniej, to bardzo życzeniowe. A jak damy jakiś chociaż minimalny konkret, to może zauważą skalę problemu wyżej. Tak tylko myślę. Dawid? Albo po prostu wcelować, wymierzyć te sklepy patogenne, czyli w jakieś takie właśnie żulownie alkoholowe, monopolowe, gdzie największe rozruby się wydarzają. To wiadomo, gdzie te sklepy się, czy to Małpka zdaje się, jest takim sklepem, kupę hałasu, jacyś agresywne typy się kręcą, no to właśnie w takie sklepy wymierzyć właśnie. Natomiast my nie możemy podjąć uchwały, które będziemy wskazywać, komu można udzielić koncesji, a komu nie. Działania, które są, jeżeli podmiot, który ma koncesję, nie przestrzega obowiązującego prawa, no to może mu ta koncesja zostać odebrana. Opiniujemy uchwałę Rady Miasta, która określa, jaki ma być zakres tych udzielanych koncesji, ile ich ma być. Tak? Propozycja jest taka, żeby zaopiniować tę uchwałę pozytywnie, ale napisać, że powinna zostać wydzielona pod strefa śródmiejska, w której ten limit, szczególnie na ten najmocniejszy alkohol, jest jednak mniejszy. Czyli no to idzie w kierunku takim, jak mówię, tak? Czy są jakieś wnioski formalne do tej uchwały? Nie widzę. Czy możemy przystąpić do głosowania? Ja jeszcze bym chciała jedno zdanie. Proszę. Tutaj też no, jest taka szansa, że inne rady osiedli, zwłaszcza te właśnie z rejonu Śródmieścia, również taki wniosek zgłoszą. No, wtedy jest właśnie szansa, że radni miejscy faktycznie no, usłyszą ten nasz głos i jakoś tutaj zwrócą uwagę na te nasze postulaty. Znaczy, no w sumie to ta uchwała miała być już na ostatniej wczorajszej sesji Rady Miasta, ale ze względu na to, że nie było dostatecznie dużo czasu, żeby rady osiedla się wypowiedziały i tam głównie Stare Miasto o to zaapelowało, no to zostało wycofane i właśnie skierowane ponownie do rady osiedli. Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Sylwia Bodzińska? Za. Joanna Elman? Za. Agnieszka Hoffman? A, nie obecnie. Andrzej Janowski za. Wojciech Kosiedowski? Za. Dorota Koszal? Za. Paweł Kowalczyk? Za. Dawid Krupa? Za. Janina Łukarska? Za. Damian Marciniak? Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz? Za. Roman Mądrzyński? Wstrzymuję się. Tomasz Naradowski? Za. Maciej Nowak? Za. Marcin Pakuła? Za. Szymon Pawelczyk? Za. Jakub Skórzyński? Za. Amadeusz Smirnow? Za. Amadeusz, nie słychać? Dobrze. Klaudia Stecka? Za. Franek Steczewski? Za. Beata Szeszuła? Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I ostatnia dziś uchwała. To jest uchwała dotycząca diet dla członków organów osiedla. Już ja za chwilę ją też udostępnię, tak żeby była widoczna na ekranie. Momencik. Większe. O, tu są te kwoty podane. I to są diety łączne od za marzec, kwiecień oraz za maj. Tak. I tu jest do niej uzasadnienie.
za realizację poszczególnych zadań. To jest, te diety zostały też wcześniej, propozycja została rozesłana radnym. Diety obejmują działalność w tym okresie związaną z bieżącą działalnością Rady Osiedla, członków zarządu, osób, które angażowały się w różne akcje w tym czasie, między innymi w podlewanie zieleni przyulicznej, w tworzenie artykułów do przyszłych numerów osiedlowej gazetki, udział w spotkaniach z miejskimi jednostkami, prowadzenie kanałów informacyjnych Rady Osiedla. Czy są jakieś pytania? Ja mam tylko prośbę o zwiększenie tam dla Dawida plus 50, bo tam było coś przeoczone i powinno być plus 50. Plus 50, tak? Czyli momencik, ja tylko sobie otworzę tą uchwałę. Czyli rozumiem, że to jest propozycja poprawki do tej uchwały, zwiększenie o 50 zł pozycji przy nazwisku Dawid Krupa, czyli będziemy formalnie głosować, tak, to poprawkę, Pani Anno? Dobrze, to czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, uwagi i propozycje? Jeśli nie, to przystąpimy do głosowania. Najpierw będziemy głosować tą poprawkę do tej uchwały, która zwiększa o 50 zł dietę dla radnego Dawida Krupy. I wyczytuję was po kolei. Sylwia Bodzińska. Tak. Joanna Elman. Tak. Agnieszka Hoffman. Agnieszka Hoffman. Nieobecna. Andrzej Janowski. Za. Wojciech Kosiedowski. Za. Dorota Koszal. Za. Paweł Kowalczyk. Za. Dawid Krupa. Za. Janina Łukarska. Za. Damian Marciniak. Nie słyszę. Damian Marciniak. Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Za. Roman Modrzyński. Za. Tomasz Narodowski. Za. Maciej Nowak. Za. Marcin Pakuła. Szymon Pawelczyk. Za. Jakub Skórzyński. Za. Amadeusz Smirnow. Za. Klaudia Stecka. Za. Franciszek Sterczewski. Za. Beata Szyszuła. Za. Dziękuję bardzo, czyli tą poprawkę przegłosowaliśmy i teraz głosujemy nad całą uchwałą. Już z tą poprawką, czyli jeszcze raz to samo, tak? Sylwia Bodzińska. Za. Joanna Elman. Za. Andrzej Janowski za. Wojciech Posiedowski. Przyjmuję się. Dorota Koszal. Za. Paweł Kowalczyk. Jeszcze raz. Paweł Kowalczyk. Za. Dawid Krupa. Za. Janina Łukarska. Za. Damian Marciniak. Za. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Za. Roman Modrzyński. Za. Tomasz Narodowski. Za. Maciej Nowak. Za. Marcin Pakuła. Za. Szymon Powalczyk. Za. Jakub Skórzyński. Za. Amadeusz Smirnow. Za. Klaudia Stecka. Za. Franciszek Sterczewski. Za. Beata Szyszuła. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. To już jest ostatnia uchwała na dziś, więc możemy przejść teraz do kolejnego punktu, czyli wolne wnioski. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Ja może zrobię małe sprawozdanie, tylko jeśli chodzi o gazetkę, bo pierwszy numer miał się ukazać, ale z powodów oczywistych się nie ukazał, ponieważ nie mamy go teraz, nie mieliśmy do tej pory tak naprawdę nawet gdzie go dystrybuować. Także podjęliśmy decyzję w naszym gazetkowym gronie, że pierwsze wydanie pojawi się w lipcu, ponieważ w czerwcu już wydawca jest zawalony i nie mógłby wydrukować nam tej gazetki. No i jeden numer będzie w całości poświęcony strefie płatnego parkowania. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jakieś wnioski, uwagi? Ja mam wolny wniosek. Tak? A proszę, Joanna, byłaś śmiało. Joanna? Ja? Tak.
Nie, myślałem, że się zgłaszasz. Nie, to Wojtek? To ja mam jedno ogłoszenie parafialne. Znaczy, mam wiele, ale nie będę ich opowiadał. Jedno istotne chciałem tylko wam nakreślić. Słuchajcie, chodzi o CIL Łazankę i nie projekty, które robią, nie tam finansowanie, nie te środki z naszej rady, tylko akcję, którą stworzyły dziewczyny z innymi CIL-ami i z Towarzystwem Pomocy Wzajemnej. Chodzi o zbiórkę żywności na Łazarzu. Nie wiem, ile z was o tym słyszało, ile nie. I nie chodzi mi o nagłośnienie aż tak bardzo akcji, bo jakoś ogarniają te dziewczyny. One robią to w kooperacji z Dębcem bodajże i z Wildą. I o ile jakby znajdują tą żywność i z tym nie ma trudności, o tyle zgłosiły się do mnie z takim pytaniem, zapytaniem do radnych osiedlowych, nasz tutaj kolegów i koleżanek, z takim pytaniem, czy znalibyśmy osoby, które tego wsparcia potrzebują. My znamy, mamy sąsiadów, wiemy, komu może brakować i tak dalej. One nie zawsze wszystkich znają. I jest trochę taka prośba, żeby w tym kierunku udzielić informacji, jeżeli ktoś z nas ma, jeżeli ktoś z nas wie, że no sąsiadowi w tych momentach teraz brakuje po prostu żywności, nie? To one będą miały łatwiej, żeby ją dystrybuować. Także tutaj nie jest prośba, by o pomoc taką tą żywnościową, tylko w informacji, w dystrybucji żywności do tych najbardziej potrzebujących osób. Jeżeli ktoś ma takie osoby, takie potrzeby, to bezpośrednio do Florentyny Macioszczyk albo tam do koleżanek z CIL-u można pisać, zgłaszać i na pewno będą wdzięczne za to, bo jak sami wiemy, nie zawsze te osoby, które najbardziej potrzebują takich najbardziej podstawowych rzeczy, są w stanie same się zgłosić po taką pomoc. Jasne. Myślę też, że możemy wykorzystać media elektroniczne Radosiedla po to, żeby też nagłośnić tę akcję. Tylko tak jak mówię, tej żywności mają nawet dość, a nawet bardzo dużo. Tu bardziej chodzi też o dystrybucję osób potrzebujących, nie? Kto de facto Jasne. Potrzebuje tej pomocy. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Jakieś uwagi? Wnioski? Jeszcze krótka informacja. Kilka dni temu zostały otwarte oferty na przebudowę ulicy Jarochowskiego. Oferty złożyło kilka firm. Są oferty, które mieszczą się w założonym budżecie. Także są bardzo duże szanse na to, że przebudowa ulicy Jarochowskiego na odcinku od Chociszewskiego do Wyspiańskiego rozpocznie się w tym roku i zakończy się też w tym roku. Także to będzie ulica, która całkowicie się zmieni. Trwa przebudowa rynku łazarskiego. Najważniejsze chyba wydarzenie w tym roku to będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Umowa z wykonawcą, z tego co wiem, jeszcze nie została podpisana, natomiast ciągle aktualny jest termin uruchomienia strefy na 1 października. Po podpisaniu umowy wykonawca zacznie wprowadzać tą zmienioną organizację ruchu. Pewnie na wakacjach będzie tych zmian na ulicach najwięcej, tak żeby od jesieni już ta strefa mogła działać. Został też wybrany wykonawca przebudowy skrzyżowania przy ulicy Hetmańskiej Dmowskiego, tego, na którym był ten tragiczny wypadek. I ta przebudowa też powinna w najbliższym czasie się rozpocząć i zakończyć. Warto też wspomnieć o zmianach w ramach pakietu mobilności w sierpniu na Głogowskiej. Tak, to oczywiście również jako element strefy płatnego parkowania, ale już na wakacjach zapowiadane są zmiany na ulicy Głogowskiej, na odcinku od Bedwińskiego do Stablewskiego. Na tym odcinku ulica Głogowska będzie miała całkowicie wydzielone torowisko i po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przy przejściach dla pieszych mają się pojawić azyle i na tym odcinku będą również pasy rowerowe w obu kierunkach. Dobrze. Czy jeszcze jakieś, Roman? Włącz mikrofon, Roman. Dobrze, dobrze. Ja chciałem zapytać o tą akcję. Dostaliśmy maila od Biura Projektu Rewitalizacji Miasta Płonęła w sprawie wspierania lokalnych przedsiębiorców, lokali tutaj, między innymi na Łazarzu.
i chciałbym się tym zająć. Wiem, że Dawid Krupa też chce w tym uczestniczyć. Czy jeszcze ktoś by chciał w jakiś sposób pomóc? Dokładnie nie znam, jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie będzie stworzona mapa ułatwiająca mieszkańcom, także poznaniakom robienie zakupów, czy tam segregowanie tych poszczególnych działalności, które są skupione tutaj na Łazarzu. Także chciałem się zapytać, jak to tam dalej i kto by jeszcze chciał się w to zaangażować. Rzeczywiście taka mapa będzie tworzona. Dawid Krupa będzie to koordynował, zgłosił się do koordynowania tego. I Dawid jest, z tego co wiem, w kontakcie, czy ma się skontaktować z Urzędem Miasta, to bodajże Biuro Koordynacji Projektów robi. No i to będzie polegać na tym, że te lokalne biznesy zostaną właśnie poszeregowane, umieszczone na jakiejś wspólnej mapie, tak żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu na Łazarzu, gdzie jest grawer, gdzie jest ślusarz, gdzie są jakie usługi świadczone, czy jakie sklepy. Ale to więcej będzie wiedział na ten temat Dawid i myślę też, że na jakimś wewnętrznym kanale komunikacji wrzucimy informacje i te osoby, które będą się chciały mocniej zaangażować w ten projekt, to będą mogły się do tego przyłączyć. Tak. Dawid, już powiem, jestem na etapie dzwonienia do urzędów, ale ten urzędnik odpowiedzialny będzie dopiero jutro i w ciągu jutro czy w ciągu najbliższych dni nawiążę kontakt i jak będę wiedzieć coś konkretnego, że będę mógł to przedstawić wam, to wtedy to przedstawię na po prostu stronie grupy, napiszę, o co chodzi, żeby było wszystko, jak będę wiedział jasno, o co chodzi, tak? Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Ja mam pytania. Powiedzcie, tak. Czy mamy wiedzę, że dni Łazarza się na pewno nie odbędą? Czy taką informację? Czy nie odbędą się na wiosnę? Wojtek, no ja pisałam o tym na grupie, czytałeś informację, którą zamieściłam, nic od tamtego czasu się w tej sprawie nie zmieniło. Okej. Okay. Mhm. Słyszałem, że krąg się otwiera od 1 czerwca. Nie wiem, czy to prawda. Oni planują powoli pewne aktywności w kręgu wprowadzać, natomiast ja rozmawiałam w ubiegłym tygodniu i wtedy jakie te aktywności, w jakim zakresie miały być, pani Joanna Heller nie umiała mi odpowiedzieć, sami nie wiedzieli, jak to będzie, natomiast co do Dni Łazarza, to tak jak na grupie i tak jak wam przekazałam takie informacje, czyli nie wiadomo, prawdopodobnie Dni Łazarza w tym roku się nie odbędą, a jeżeli już, to wydarzenie typu przyznanie tytułu Człowieka Roku. I natomiast też tak jak widziałeś, jest zaproszenie i będziemy prawdopodobnie spotykać się w kręgu w celu ustalenia szczegółów, ale to nie wcześniej niż w połowie czerwca. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wolne wnioski, głosy? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Osiedla. Dziękuję. Dobrze, dziękuję Państwu, czyli kończymy sesję i kończymy transmisję do YouTube'a. Dzięki. Dzięki, miło było Was wszystkich zobaczyć. Do zobaczenia. Dzięki, dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Trzymajcie się wszyscy. Cześć, pa.